chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia i jeszcze wielu lat akurat życia. Cztery pokolenia akurat tutaj się spotykają w tym domu, jak już się dowiedzieliśmy. Błogosławieństwo Boże, tutaj ksiądz proboszcz nasze chyba szczęście na pewno udzieli. Są z nami również i pan sołtys, i przewodnicząca Rady Miejskiej, i oczywiście kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pani przede wszystkim, ale całej akurat rodzinie, bo myślę, że to jest piękny akurat dzień. I chciałem w imieniu swoim, mieszkańców, złożyć pani akurat najlepsze życzenia. W dniu setnej rocznicy urodzin, bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności. Przeżyła pani cały wiek naszej polskiej historii. Posiada pani bogaty doświadczeń bagaż, który stanowi skarbnicę wiedzy dla młodego pokolenia. W imieniu gminy Zabłudów życzę samych szczęśliwych dni, wypełnionych miłością, szacunkiem i poważaniem. I na pani ręce chciałbym... Jedna z mieszkanek wsi Halickie w gminie Zabłudów skończyła 100 lat. Nie dziwi więc, że pani Walentyna Stulgis znalazła się w centrum uwagi, bowiem dożyć 100 lat nie udaje się każdemu. W jubileuszu stulatki prócz wielopokoleniowej rodziny udział wzięli samorządowcy z burmistrzem Zabłudowa Adamem Tomankiem na czele, sołtys wsi Halickie, a także ksiądz Wiesław Szanciło, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Białymstoku. Ksiądz proboszcz udzielił jubilatce błogosławieństwa, życząc dalszych lat w tak dobrej kondycji jak dziś. To jest nasza wspólna radość całej wspólnoty, że wśród nas jest osoba, której Pan Bóg pozwoli przeżyć 100 lat, a widzimy, że w dobrej formie. Spotykamy się z jubilatką nie tylko przy takim ważnym jubileuszu, ale też co najmniej dwa razy w roku, udzielając sakramentu chorych, ale też nawiedzając z posługą duszpasterską. Proszę księdza, czy parafia tutejsza jest długowieczna? No, nasza jubilatka jest, można powiedzieć, takim wyjątkowym, w dobrym z tego słowa znaczenia, okazem długowieczności, gdyż jest to parafia młoda. Właściwie tutaj trzeba będzie długo, długo czekać, aby taki jubilat czy jubilatka była. Pani Walentyna to osoba wyjątkowa. Jest świadkiem wszystkich zawirowań historycznych, jakie miały miejsce w Polsce przez całe życie, ciężko pracowała, a osiągnąwszy wiek 100 lat, zapewnia, że nadal jest szczęśliwa. Ja szczęśliwa teraz jestem, bardzo szczęśliwa. I szczęśliwa byłam, jak wyszłam zawód za mężem, bo mąż był znajomy, z jednej studni wody brali. Jak ja przyszłam po wodę, jeszcze miałam 9-8 lat, to zawsze mąż, jak był przy studni, to zawsze mnie, chodź mała, chodź do wody dalej, bo mąż był ode mnie starszy prawie 10 lat. Walentyna Stulgis wychowała dwoje dzieci. Ma także troje wnucząt oraz czworo prawnuków. Mimo tego, że nie widzi, ona na przykład jeszcze do niedawna robiła na drutach takie poduszki pod na siedzenie, tak? Mamy całą serię tych poduszek, też daliśmy do kaplicy, gdzie można usiąść, żeby nie było zimno, tak? I wszyscy właśnie się dziwili, jak ona może, nie widząc, tak, jeszcze mając tyle lat, robić po prostu produkcję tych poduszek, bo to są wory, naprawdę. I my je wszystkie mamy i rozdajemy znajomym na przykład, tak. Podczas uroczystości w Halickich burmistrz Zabłudowa przekazał pani Walentynie życzenia, specjalny dyplom, a także złożył do rąk własnych życzenia od premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Burmistrz Tomanek podzielił się również refleksją na temat długowieczności mieszkańców gminy. Po raz pierwszy uczestniczę w takich uroczystościach. No żyję emocjami tak naprawdę, bowiem rzadko chyba się zdarza, myślę, że w każdej gminie rzadko się zdarza, żeby móc uczestniczyć w urodzinach i to jakich urodzinach? W stuleciu. Pani Walentyna, myślę, że przeżyła tak wiele, że jest w stanie chyba całemu pokoleniu, a w domu akurat już mieszka czwarte pokolenie, przekazać tą wiedzę, doświadczenie, no i mądrość życiową. I myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że z nami są takie osoby, że jesteśmy w stanie akurat jeszcze z nimi się spotkać.
Po raz pierwszy dzisiaj się spotykam z tą panią, ale jak na nią patrzę, jak padły pytania, czy jest szczęśliwa, jest szczęśliwa. Jest szczęśliwa, bo wokół niej są dzieci, są wnuki, są prawnuki. No i myślę, że powinniśmy się cieszyć jej szczęściem. A czy gmina Zabudów jest długowieczna? Trudno mi powiedzieć. Każdemu chyba życzę z mieszkańców, nie tylko naszej gminy, tej długowieczności. Długowieczności w zdrowiu, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Zdrowie ma chyba większe znaczenie, większą wartość niż jakiekolwiek bogactwo. Pani Walentyna jest otoczona swoją najbliższą, kochającą rodziną. W czasie uroczystości urodzinowych na okazałym torcie zapłonęły świeczki, a zebrani goście uczcili setną rodzinę lampką szampana.